Zjazd Jeszcze na mnie te zorze dyszą Zapach grozy i obcych ziem O Boże, napełnij mię ciszą Jak pola kwitnącym lnem Jeszcze dusi mię nie moja nienawiść Smoczy opar i wyzie w trupi o Boże, racz nas wybawić od zemsty ślepych i głupich. Kazimiera Iłakowiczówna. Auto wyrzuca nas na ustronnej uliczce zarzecznej w Piszu. To tu przed kilku tygodniami dowiózł nas Popilarski. Idziemy wąską ścieżyną do klubu, w którym pozostawiliśmy kuwaka i bagaże. Jesteśmy obładowani wrażeniami jak trzmiele, kiedy wracają z dalekich pól. W klubie jest cicho. Idę do szatni i otwieram przydzieloną sobie szafkę. Odskakują drzwiczki pod naporem bagaży. Wyskakuje na mnie duży, szary szczur z tych, które na Litwie nazywamy. Pacami. Ale to nie szczur. To ów potworek ze straganu spod flag hitlerowskich, pokryty króliczą sierścią. Upadł na podłogę zwierzęcym pyskiem w górę. Świecą zielono i czerwono malowane policzki, a czerwone łapy, porosłe futrem króliczym, zakończone czerwonymi drewniankami sterczą w górę w bezsilnej wściekłości. Posyłam motorek na wszelki wypadek do obejrzenia do Montera, choć wiem, że mu nic nie brak. Całą drogę do pisza działał bez zarzutu i zaskakiwał przy pierwszym pociągnięciu sznurka. Parę godzin pracujemy nad zmontowaniem bagaży. Kiedy się je spiętrzy przed rozkładaniem, widzi się, jaką to nieskończoną ilość różności wchłonąć może nasz. Pancernik. Przynoszą dwa baki z zapasami mieszanki. Trzeba wziąć dużo paliwa, bo przecież pisą przez Nowogród, narwią i wisłą. Jedziemy do samej Warszawy i nie wiadomo, jak tam będzie z materiałami pędnymi po drodze. Monter przynosi motorek, sprawdził. Nic mu nie brak. Pragnie zobaczyć, jak też działa. Przysadzony do burty. Idziemy pomostem w dół. Kuwaka już jest spuszczona na wodę. Maszt obnażony z żagla, umocowują wanty. Gafel i bom, owinięte żaglem, spoczywają na mosiężnych widełkach dziobu. Cztery Podburtne kieszenie są doskonale napięte i tworzą niby prostopadłą ścianę wzdłuż kajaka. Sancho Pansa wyrobił się na niezłego Jungę. Na maszcie, pod państwową flagą polskiego związku kajakowego, buja się na sprężynowej spirali nasz potworek. Przy każdym ruchu kajaka podrzuca go spirala w górę, wówczas obejmując łapami maszt. Podskakuje aż do sztandarku. Wygląda, jakby go chciał zerwać. Monter zajmuje się umocowaniem motorka, a my z Sancho Pansą idziemy do bufetu. Zlatuje na nas rój piskich Dotykają nas ciekawie. Niby jakie dziwa znają poszczególne słowa mazurskie które wymawiają ze śmiechem, w głowie im się nie mieści, że ludzie mający tak wspaniale wyekwipowany kajak mówią mową pariasów. Oczy porcelanowych lal z trwogą patrzą w dół pisy ginącej w ciemni wieczoru. To tam zjadą ci dziwacy za kordon w niewiadomą wildniś. Czujemy się jak bohaterowie, którzy niebawem dobrowolnie w pełnej zbroi wejdą na ofiarny stos. Rój porcelanowych lal otfrunął, wezwany widać przez mamusię na posiłek wieczorny. Za to zostało kilku chłopaków z Hitler Jugend prostują się przy moim zbliżaniu się, każdą prośbę wypełniają służbiście jak rozkaz i oświadczają, że nie porzucą nas, aż wszystko będzie w porządku. Kochane, miłe chłopaki, synowie dzielnego narodu. Mówię do jednego z nich, który nazywa się Kurt Meyer. Tacyście mili, a w razie czego to mnie, grubego i starego, przestrzelicie. Jak wam każą, jeśli będziemy wojować. Kurt który niedawno wylazł z wody, a obecnie wdział się w swój mundur brunatny z czarną chustką, zestawia służbiście nagie, opalone kolana. — Jak każą, to będę strzelać i postaram się trafić. Zaglądam na pomost i znajduję zaaferowanego montera. Przyładował motor, który nie chce zaskakiwać, choć w warsztacie działał świetnie. Polecam mu odjąć motor. Kiedy próbujemy go na pomoście, zaskakuje bez ochyby. Kiedy przyładzamy do burty, nie możemy go uruchomić. Monter klnie i nie rozumie nic. Z masztu ironicznie wykrzywia się podskakujący koczkodan swoją wymalowaną gębą. Monter decyduje się zabrać motorek raz jeszcze do warsztatu. Jutro go odda. Idę do córki polecić, by wydobywała koce, materace, poduszki i, tak, jestem nieubłagany, szczoteczki do zębów. Będziemy nocowali w pawilonie klubowym. Okazuje się, że młode towarzystwo się nie nudziło. Rozmawiali w łacinie szkolnej. Aha! A ty byś tak nie potrafił. Przeciwnie, córeczko. Nasz stary łacinnik już w trzeciej klasie uczył nas najpotrzebniejszych słów. Agricola amat puellam. Puella non amat agricolam. Iluscinia noctu cantat? Pyta Sancho Pansa z mądrą miną. W dropiatym oku ma szelmostwo. Ja wiem, że już przeszła w łacinie pierwszą deklinację, ale życie nie jest tak pokratkowane jak szkoła. Nigdy nie wiadomo, kiedy i której deklinacji uczyć poczyna. A już nic się na tym nie rozumieją belfry, mamusie i tatusie. Ja bym była chciała coś zjeść powiada Tyrli Porek, zbudzony ostrymi promieniami słońca, które wpadają do naszego pawilonu. Wymagam od pewnego czasu, aby się do mnie zwracała w czasie zaprzeszłym Uważam, że jest to forma uroczysta, jedynie stosowana w zwracaniu się do osoby ojca Dzieciak mi się rozpuścił i trzeba go podfasonować, bo termin odbioru w ręce matki się zbliża Wcinamy sobie na mieście porcję Delicates Rindfleck co ma być specjalnością wschodniopruską, a co jest tylko po prostu kiepsko przyrządzonymi flakami, pokrajanymi w drobną kostkę. Kiedy wracamy, widzimy dwa chorusy. Jeden to montery, które zleciały się z całego pisza oglądać motor zaczarowany, drugi to uczniaki, które przyszły gapić się na widowisko. Deleguję Sancho Pansę do tych pięknie umundurowanych skautów, a ponieważ zawsze czuwa we mnie wychowawca, tyliporek Porek nieraz mi surowo wytyka, że postąpiłem względem niej niepedagogicznie, więc jej przypominam mazurską śpiewkę. Głupia ta rybecka, co na wodę siada, głupia ta dziewcyna, co z żołniezem gada. Idę do monterów, którzy rozkładają ręce. Motor przytroczony do łodzi, nie chce działać. Dysza w porządku, świece palą. Karburator w porządku, chłodnica, przewody. Niezatkane, powietrze dochodzi. Kosmate bydle, uwieszone na maszcie, podskakuje ze złośliwą uciechą. Wreszcie koło trzeciej jakoś motor ruszył. Siadamy i zjeżdżamy. Kilometr w dół, po czym motor się zaciął. Wracamy na wiosłach. Rozpacz. Znowu noc w piszu. Na drugi dzień Sanhedrin Monterski uruchamia motorek koło drugiej. Jedziemy. Mija kilometr, dwa, trzy, dziesięć. Motorek pracuje równiutko, jak przez całą wycieczkę. Widzisz, mówię do Sancho Pansy, Mówiłaś, że motorek szedł na wycieczce, bo koczkodana nie było, któregośmy kupili dopiero w piszu i zostawili w szafie. A ot, jak idzie. Uwaga, woła Tirliporek, który w czasie jazdy wyobraża sobie, że siedzi na bocianim gnieździe. Most! Całkiem jak owo dziecię z Norwida. Ojcze mój, Twa łódź wprost na most płynie. Maszt uderzy, wróć lub wszystko zginie. Ale owo dziecię zapewne nie kajakowało. Jest to most prowizoryczny do przewożenia przez pisę siana. Od brzegu ma jedno przęsło o tyle wyniesione, że... O ile wysiądę, a Tyrliporek położy się na dnie na płask, da się przeprowadzić. Zatrzymuję więc motor. A kiedy po przejechaniu pod mostem usiłuję go uruchomić, wysiłki moje pozostają bez rezultatu. Jest czternasty kilometr pisy. Prąd jest bystry. Mowy nie ma o pchaniu się pod prąd. A zresztą. Mam już dosyć tego wszystkiego. Naprzód na wiosłach. Widzisz, mówi Tyrli Porek, on umyślnie wyczekał czternaście kilometrów, bo jak się wczoraj bliżej zepsuł, tośmy wrócili. Nocujemy we wsi Jerze, odległej o sześć kilometrów od polskiej granicy. Zostawiamy motor u miejscowego montera z tym, aby go odesłał do fabryki. Jest mglisty ranek, kiedy ruszamy z jeż, mży kapuśniaczek, więc zaciągamy fartuch i wkładamy kurty. Jednak przyjemnie jest jechać bez motorka, czując zwrotność kajaka pod wiosłem. Wiosłujemy miarowo, wokoło leży jednostajna wilgotna zieloność, prąd jest ostry, pochłaniamy kilometry. Niesie nas do Polski, do ostatniej miejscowości Prus wschodnich, Dłutowa, w którym został pochowany zmarły na cholera Dybicz. A w dół od Dłutowa, dziesięć kilometrów na południe, leży już kolno w ziemi łomżyńskiej. Na brzegu ukazuje się dwu żandarmów. berejtry przyjechali. Ci polskiej soli szukali, jak mówi mazurska piosenka. Przybijamy i pytamy o miejsce odprawy celnej. Wiodą nas o kilometr od rzeki. Na twarzach celników odbija się zdumienie. Ulegamy dokładnej rewizji osobistej. Badają podeszwy butów. Każą mi się całkowicie rozebrać. Wywracają kieszenie. Jeden z nich chce się koniecznie dostać do środka komórki fotoelektrycznej. Wołam, że to się nie otwiera i że popsuje. Niezdecydowanie obraca w ręku dziwny przedmiot z biegającą strzałką. Chce mi zasekwestrować aparat. materday co wyście? Ludzi nie widzieli tu w tym dłutowie. Pan wybaczy. Usprawiedliwiają się ze zmieszaniem, ale pan obrał Zolchen ungewonlichen weg. Niezwykła droga kajakiem z Prus Wschodnich do Polski. Celnicy są zdetonowani, przepraszają, ale widzę, jak jeden wąską szpilkę wsadza mi w tubkę z kalodontem. Nie wiemy, jakby to wszystko się skończyło, gdyby przy rewizji kajaka na miejscu na rzece, kiedy przeglądali portfel z odbitkami fotograficznymi, nie wpadła im w rękę fotografia z krajsleiterem. Zrobiło to na nich wielkie wrażenie i puścili mnie z życiem. Płyniemy dalej, i już nie wiadomo, czy to jeszcze Niemcy? Czy już Polska? Ludzi po łąkach widać zbyt daleko, by ich pytać. Niemieckie słupki, stojące co dwieście metrów, przestają migać przed oczami. I Sancho mówi, że bociany mają jakieś polskie miny, chyba więc Polska? Drobne kwiatuszki poczynają się po łąkach, które robią się bardziej kolorowe. Ziemia nam pachnąć poczyna. Zaczyna się dopiero waga bunda. Notatniki idą na samo dno bagażów. Król Jagieło bił krzyżaki i pan krupa chciał być taki. Więc Sancho Pansa również nie rozstawał się z notatnikiem. Praca dokonana już jest za nami. Panie! Gdzież tu ta polska granica? Pytam jakiegoś autochtona. Wędkującego na urwistym kręcie, a już z pięć kilometrów za państwem. I takieśmy niepostrzeżenie i pokojowo, zawiązawszy sznurowadła butów, zdejmowanych przez celników niemieckich, wjechali w Polskę z kraju żelaznej baśni. Na siódmym kilometrze zaczyna coś tam w oddali wyłaniać się nad rzeką. Wietrzą dwór, będzie to frajda zajechać po tej wagabundzie wprost do dworu, obżerać się i łgać, łgać i obżerać się. Oddaję się różowym rojeniom i deklamuję do Sanczy. O, z daleka tam, nie widzisz, jak czasem coś jasnego pełga. Może to na nas z końmi jakiś rabia czeka i z krągłych lamp karety padają światełka? Ale Sancho z bocianiego gniazda sygnalizuje, że nie widzi krągłych lamp, ale wiele białych pantalonów. Istotnie biegnie wielu panów w tenisowych spodniach, a z nimi barwne panienki. Cóż za biaric. pomagają przycumować do wcale grzecznej przystani mówią nazwisko a jakże, a jakże sami znajomi z kim okoliczność bad kozioł kozioł zdrój w sercu kurpiowskiej puszczy dwór, pensjonat kurczęta na co dzień cztery i pół złotego dziennie sześćdziesięciu letników Regaty na pisie, polowanie na kozły, kurpiowskie jarmarki, poszukiwanie bursztynu. Od kolei jakaś nieprawdopodobna ilość kilometrów. Należy z sobą z Warszawy przywozić kołdry i flirt, ale jeśli ktoś zapomni, to mu dają na miejscu. Tyrliporek uskrzydla się w jakieś fulary. Wydobyte z mantelzaków i tańczy tango. Dla mnie podsuwają solidny półmich kurcząt z mizerią i nalewkę. Rozumiem, że już się skończyły moje podchody ze smętkiem. A tymczasem zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Na drugi dzień wypływamy o piątej rano jest strasznie wzburzona pogoda i sztormowy wiatr idzie z dołu rzeki pisa jest bystra a przecież wydaje się że jeśli przestaniemy wiosłować to nas odniesie w górę aż do pisza mamy przed sobą niewielki przejazd bo 36 kilometrów do nowogrodu przy ujściu pisy do narwi ale w tych warunkach należy się uwijać Cały czas pada deszcz, korzystamy w południe z chwilowego przejaśnienia, by pod kopą siana na brzegu coś przegryźć, i znowu leje. Całe szczęście, że tak się człowiek umie opuzdrać, jeszcze mnie ścigają mazurskie słówka, że deszcz, by największy, szkody nie robi. Jedzie się suchutko jak w karecie. Jest druga po południu, kiedy mijamy dobry las. Do Nowogrodu zostaje dziesięć kilometrów. Mijamy most i kiedy wyjeżdżamy spod jego przęseł, w niedalekiej odległości spostrzegam młyn. Nim się mogłem zastanowić, czy nie lepiej będzie obnieść kajak, wartka woda przynosi mnie tuż. Wyciągam szyję, widzę, że zastawka odstawiona. Przez za stawkę dwumetrowej szerokości pędzi spieniona ściśnięta rzeka. Wydaje mi się, że spadek nie wynosi więcej niż metr. Skoczyć nie będzie trudno. Przecież fartuch opięty i w koło dętki. Sancho Pansa, ćwiczony już na takie okazje, wyciąga wiosło w przód, aby zahamować siłę uderzenia, jeśli kajak uderzy o palę. Kajak niesie wściekłym pędem. Już teraz nie mam nic do wyboru. Żadną siłą nie wyrwę go z prądu. Staram się dobrze skierować dziób. Wydaje mi się, że trafiam idealnie w sam środek przejścia. Okazało się, że na przejściu, na jakie pięć centymetrów pod wodą, były położone deski. Kajak uderza dnem. Prąd wody rzuca go w lewo na palę. Przypiera. Słychać trzask drewnianego szkieletu, na którym naciągnięta jest guma. Kajak całą prawą burtą przechyla się pod prąd, a jego dno wysunięte z wody przypiera do pali. We wnętrze wbuchają tony wody, łbami na dół. Nogi jakiś czas zatrzymuje odpinający się z zaszczemek kwartuch. Lecimy! W takich chwilach ma się uczucie radości. Walka z żywiołem, przygoda, która nie ma w sobie nic groźnego. Smutniej było wywalać się z kajaka dosyć daleko od lądu, kiedy nagły siroko nadleciał od Sycylii i zwiał w morze. Chwyta mnie niepowstrzymana przemoc i grąży na dno. Czuję, że przemożny żywioł mną włada i przejmuje mnie strach o dziecko. Zamiast wypływać, szukam ślepymi rękami w wodzie. To mnie gubi. Pozostaję w wirze, który mnie znów chwyta, wynosi pod powierzchnię i znowu ciągnie na dno. Ręce i nogi latają jak bezwładne gałganki, kręcone potężną siłą. Tchu mi brak i straszna trwoga o dziecko. W pewnej chwili czuję, że mnie wir puścił. Wylazłem z niego na samym dnie wąskiego szpica. Wynosi mnie. Na spokojną wodę, jestem jak oślepły. I kiedy czuję, że głowa mi się wynurza i poczynam płynąć, słyszę świeży, radosny głos mojej córeczki. Tata, ja tu jestem. Wtedy robi mi się zupełnie słabo. Woda mnie podrzuca pod brzeg. Wyczuwszy kolanami dno, klęczę po piersi w wodzie i jak mi potem mówi Sancho, jęcza. Czuję. Że się dziecko zbliża, ale nic nie widzę. Czuję, że mnie obejmują jej mokre ramiona i że do mego policzka przytula się jej buzia. Okazało się, że dzieciak, który nie stracił ułamka sekundy, tak jak ja, na szukanie wkoło siebie robił ruchy, usiłując płynąć. Gdy go docisnęło do dna, do czubka Leja, wyszedł z wiru łatwo, wypłynął, schwytał płynące wiosło w rękę. Mój beret, który unosiły fale, w zęby i tak dopłynął jedną ręką do brzegu. Teraz posyłam ją po ludzi, a sam biegnę w dół rzeki łapać kuwakę. Widzę, jak płynie środkiem koryta, świecąc czerwonym dnem. Kości w niej wszystkie pogruchotane, mimo to trzyma się dzielnie na powierzchni, trzydzieści litrów powietrza w dętce i dwadzieścia w balonach. W dziobie i w rufie robią swoje. Wchodzę w wodę, płynę do kajaka i niebawem go oluję. Jest strasznie ciężki, bo oprócz bagaży pełen wody. Przybiegają ludzie, pomagają ciągnąć za cumę. I kiedy Wciągamy kajak na brzeg, a potem przechylamy, by wylać wodę, na mętnej fali, która lunęła z komory dziobowej. Pod nogi mi leci niby obrzydliwy szczur, rozmiękły, sponiewierany koczkodan. Smętkowy sługa. Przy mijaniu mostu zdjęliśmy maszt, więc spoczął w dziobie. Teraz papier masze rozkleiło się. Oderwał się od swej sprężynki i uciekał. I proszę się nie śmiać, zimno było przeraźliwe. Szedł ostry wiatr, cioł deszcz. Przybiegł Sancho Pansa w pożyczonej patykance spódnicy wsiowskiej i naglił do ciepłej izby. Ja zaś flegmatycznie z bagażu wyjąłem pudełko aluminiowe i układałem w nim doczesne szczątki tego sprawcy wszystkich naszych nieszczęść. Bym miał osikowy kołek, przyszpiliłbym go jak stary pełka mary w końskich warkoczykach. Zdało mi się, że się wyzwoli i do Prus wróci, więc jeszcze obwiązałem pudełko mocno sznurkiem. Teraz poczęliśmy liczyć straty. Okazało się, że wszystkie rzeczy ocalały. Niechże to nam będzie zapisane na rachunek sprawności w pakowaniu. A zginęły lub wypowiedziały posłuszeństwo jedyne trzy przedmioty, które pochodziły z Niemiec: motorek Zachs, wieczne pióro Pelikan i aparat Rolleiflex. To ten koczkodan je. Pobuntował. Wróciliśmy do Warszawy koleją. Kiedy czekaliśmy na peronie, Sancho Pansa biadolił. Oj, cięski zal, cięski sercowi mojemu, jako keneniowi w sercu leżącemu. Jakże bo miał nas w Warszawie uroczyście witać na przystani cały klub i wszystko przez tego koczko dana. Tatusiu ja bym była plus kam perfektum go spaliła ani mi się waż W domu matki nie zastaliśmy była w Konstantynopolu nim wróciła minęło parę tygodni po kraka zeschnąć musiał na wiór a przecież kiedy przynieśliśmy mamie do stołu go pokazać wypuścił na bielutki obrus rudą brudną plamą jakiejś cieczy. Mimo to nie pozwalałem zniszczyć więźnia, ale czułem się coraz gorzej. Nic nie darzyło się w domu. Pewnego razu siedząc w biurze poczułem wstrząs. Zdrętwiała mi prawa strona, a potem nagle odeszło i w ciele nastąpiło uspokojenie. Po chwili otrzymałem telefon od żony. Wiesz, spaliłam tego koczkodana. Nie gniewaj się, ale tak lepiej będzie. Wróciwszy do domu, dowiedziałem się, że stawiał opór. Palono go na kominku. Żona, która wszak tylokrotnie poprawia drzewo na kominku, tym razem uderzyła się okropnie głową o jego brzeg. Nadto ze stojącego na kominku świecznika zleciała świeca woskowa i zrzuciła porcelanową figurkę marszałka Piłsudskiego. Tuż nad płytą piaskowca, o którą by się roztrzaskała, złapały ją czujne, kochające ręce. Smętkowy sługa płonął, skręcając się w ogniu.